dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i jest ze mną... Siostra, która musi się będzie z Audacity, bo Gwiezdny Klucz kazał. Nie, ale ogólnie mówiąc... I zaczęła nagrywać 30 sekund wcześniej. Nie musisz takim rzeczem chwalić, ale ogólnie o to i Playtap. I dziś gramy w tryb nowo dodany, tryb kawiarni. Kawiarnia, które ładne. Więc siostro, droga albo tania, wybierz sobie, które to zechcesz kawiarnię i dzisiaj właśnie będziemy grać w Playtap tryb kawiarni. Zastanawiam się, co znaczy ten pasek. Jaki pasek? No widzisz ten pasek biały, jak się podchodzi? No, tutaj? Tam jest pokazany, gdzie jest blat. Dobra. Do wydawania. Więc wybierasz, czy nie? Niech będzie, że... Ta, bo i tak nie znam trybu kawiarni. Więc tak. Ciasta ogólnie, ale to jest kawiarnia, więc idziemy i... Dziś oto kawiarnia Mołdy. Która jest pewnie starocią dla niektórych, ale dla nas to nowość. A teraz pozwólcie, że to przeczytam. Klienci zamawiają ciasta i ciasteka ze względu na smak. Podaję im takie, które mają odpowiedni smak. Wskazówka? Możesz zobaczyć przepisy w dowolnym momencie w menu pauzy. Okej, okay. Nie wiem, czy to... Ciastka? Zrób rzadkie ciasto i dodaj aromatu. Przelej masę do foremki, do ciastek i ubierz. Okej, to są ciastka. No to chcemy zobaczyć przepis tak na wszelki. A ciasto. Rzadkie ciasto. Wymieszaj cukier, mąkę i jajko w misce. Okej. Armat do ciast, czekoladowy. Rozpuść czekoladę i wykorzystaj ją w przepisie na deser. Okej. Okay. Ja mam to wszystko zapamiętać. To może my mamy na razie ciasta, a nie kawy. Daj mi tryb ćwiczenia, nie? Dobra, czyli ja mam być na wydawce? Tak. Co innego miałbyś Dobra. Robić? Najpierw zrób rzadkie ciasto. Jak się robiło rzadkie ciasto? Bierzesz miskę. Sugar. Miskę? Tak. Bierzesz mąkę, bierzesz cukier, bierzesz jajko. Cukier. Ja. Jajko. Nie mogę wziąć odłóż jajko. Ją tam. Odłóż miskę tutaj, bo pokażę ci coś magicznego, patrz. A, jajko muszę pociachać. I teraz to wymieszaj. I są czekoladowe. A może nie chcą po prostu czekolady? Nie, chcą ciasto czekoladowe chyba. A ty najpierw masz ją roztopić, potem dopiero... Nie, najpierw ją roztop, potem dopiero dodaj. Okej, wiesz, roztopioną. I teraz to spróbuj do piekarnika. Albo ewentualnie najpierw... Nie, tylko jeszcze do foremek. Jeszcze do foremek trzeba. Czy to jest jakiś chiński przepis na brownie? Pewnie tak, ale... Ale zapowiada się ciekawie, więc... No, nie ma co narzekać. No. Oni chyba nie chcą. Czy twoim zdaniem wygląda jak to, co oni tutaj chcieli? Tak, to jest to. A nie, to jest to, dobra. Ej, udało się. Czyli umiemy. Jeszcze drugie trzeba zobaczyć, jak się robi. Ale to tylko to było. Jeszcze drugi przepis jakiś dali. W tym razie mamy tylko to. To był przepis na ciasto surowe i na te ciastka. Jak rozpuścić czekoladę. Okej. Na razie nic więcej nie mamy, więc można zaczynać. To ty chcesz to robić, czy ja? Tak, ja. Okej, i kolejna rzecz, może przynieść sobie to bliżej tak, na razie. Muszę sobie poprzenosić bliżej. Jak coś, to możesz wystawiać mi ciastka tutaj. Ja będę je przynosił. Oczywiście, że się zamknę w kuchni. Jak zawsze. Dokładnie. Jeśli tak zrobisz, to mogę nawet mieć wydawkę blisko. Czy mogę przez tamto właśnie miejsce wydawać. Tamte blaty też możesz sobie pozabierać, jak ich nie potrzebujesz, tak? Ja też ich nie potrzebuję. A tylko mówisz, że będziesz mogła. I tak, telefon bierzemy czy nie? Nie. No dobra, jak ty taka nudna jesteś. Mam złe wspomnienia. Cook by the book. Nie chcę się nazywać Cook by the book. To zmień nazwę, a nie. Ciastkarnia spalonego placka. Nie zmieści się. Może tak, jeśli będzie łączne, to łącznie to się uda.
Słyszę tylko klawiaturę przez Discorda. Słyszysz przez Discorda klawiaturę? To mi zaskoczyłaś. Słyszałam. Pod spalonym plackiem? Dobra, pod spalonym plackiem ich będzie. Ale wiesz, że musiałbyś mi dawać ich tu, bo tu nie ma wystawki, to jest ściana. Nie, nie, mi chodzi o to, że ja będę stąd brał ciastka i je zanosił. Okej, dobra. To ja jestem gotowy. A ja chyba sobie bliżej to jednak tam. Dobra, ustawię jak chcesz, siostra, to teraz nie jest problemem. To, co jest jednak ważniejsze, to, że musimy sobie poradzić i przezwyciężyć trudność sobie tego czegoś. Dobra, dobra. O, patrz, wiatr jest na zewnątrz. Chyba będą marudzić. Sugar. Patrz, jaka fajna czapeczka urodzinkowa. UW. Zobaczymy, jakie ją chce. Klep. No, poczekać jeszcze z odbieraniem na to, żeby zobaczyć, czy chce czekoladowe, czy nie, czy no, zrobi się jedno takie. Czekoladowe. Wiadomo, do foremki najpierw. Oczywiście, że ja nie będę trafiać. Ciekawe, czy można to na tak, można na to, ale Flickering Quest szybciej. Okej. Okay. Jak tak można w pół słowy ciasto smażyć na patelni, a potem przyjść do piekarnika? No znowu wstyd po prostu. Jaki tam wstyd? Dobra. Moim zdaniem super. No, dawaj ciastka szybciej, żebym mógł wydawać. Masz. To, co jest fajne w sobie, to, że talerze nie potrzebują do ciastek, jak na razie. Tak. Ewentualnie jeszcze inna opcja, możesz ściągać je z blaszki i je rozkładać u góry. Ewentualnie ja będę ściągał z blaszki i kładł u góry, jeśli jakieś zostaną. Nie czekolada. Czekoladowe czy nie czekoladowe, jakie chcą. Powiedz. Pewnie czekoladowe będą chcieć zdęczyć, ale no. No, czekoladowe. Czyli na razie mamy wszystkie czekoladowe. Dobra. Nie jest to może tryb lania kawy, jak niektóre, które reklamowali, ale tak fajne. Dobra, ja się zastanawiam, podobie czy mi się nie piekły. Bo ty jesteś lama i nie umiesz nawet dobrze do piekarnika wsadzić ciasta. Ale po co komu blacha? No powiedz mi. No cóż, tu masz trochę racji w końcu, co do tej pory to piekliśmy po prostu bezpośrednio, kładąc, niech sobie tam leży, bez żadnych blaszek, foremek i tak dalej. No bierz. Już biorę. Daliśmy radę, nie zamknęli nas pierwszego dnia, więc sukces. Zamknął drugiego. Pewnie tak. Ale nadal, jest to sukces. Patrz, można... A z sukcesami można, należy się kłócić. Można czcić ciastko. Nieźle. Nieźle, siostra. Mówię ci, nieźle. I tak, coś ci trafiło? Kuchenka? Stół? Powiadalniany. Winda gastronomiczna. Putuję jedzenie do innych wind. Dziwne to jest, ale nas nie stać. Biurko badawcze nas nie stać. Blat nas nie stać. Na nic nas nie biurko stać. Ci, ale biurko ci będę musiała dać gdzieś tam. Tu szafkę, Jezu. Masz. Okej, okay, czyli ja mam za co odpowiadać. Na kto inny? Dobra. Pani tylko co wsadzamy. Podział rul. Co tam chcesz? Stół. Przyda się później. Tak, przyda się później. Żeby stworzyć stół, który powoduje, że jednym ciastkiem będą się dzielić. Biedni ludzie. Jednym ciastkiem mają się dzielić. No. Cukier. A czemu nie? Mąka. Jajko. Monka. Jajko. Pamiętaj, robisz tylko jednego jajka. Nie. Oczywiście czekoladowe, więc jeszcze czekoladę musisz roztopić. Ładna rozsypiona czekolada. To na blaszkę. I standardowo. Będę musiała piekarnik sobie przesunąć. Mogłaś to zrobić wcześniej, nie pomyślałaś. No nie pomyślałam. No czekolad. Zaraz się spalą ciastka. Nie spalą. Masz. Dobra. Oj, nie zdążyłem wyciągnąć. Proszę, proszę, pyszne ciastka. To takie brązowe, to naturalne, od czekolady, tak, to wcale nie są spalone, nie, nie, skądże znowu. Ale nie są przypalone. Nie. Ja, jeśli tak uważacie, to się mylicie. Żaden z naszych ciastek nie jest przypalone, mamy 100% gwarancję.
Nie znacie się, to ja tutaj robię ciastka i... Nie, teraz to mi zaczęło wyglądać jeszcze inaczej. Tak, wiem jak ci zaczęło wyglądać, siostra, nie musisz mówić. Nie mam zamiaru mówić, to będzie upublicznione. Ja? Dokładnie. Dobra, to ja już wam daję ciastka, bo ja wiem, że wy chcecie takie wspaniałe, ani trochę niespalone ciastka z czekoladą. Ale więc tak, mam nadzieję, że wam smakowały ciastka. I do widzenia. My robimy ci brownie, którym nawet człowiek się nie naje. Jak to, dlaczego plackiem? No proste. Bo ludzie często mówią, że lubią placki. Patrzą, jak mają tam łapkami. Jak ludzie mówią, że lubią placki, to równie dobrze można biurko po prostu... Biurko badawcze. Dać im... Nadzieję mieszalnik. Może ci się przydać. Stół. Mieszalnik dobra. By się przydał. A. No, pad. A, dobra. To nie ja pad. To kupię kolejny stół. Kołdrę trzeba poprawić. No. Teraz będzie miętko. Idealnie. To ja ci... Przechowałbyś... Mieszalnik? Tak. Tak. Już kradnę mieszalnika. Później go tam zrobimy, to będzie ciekawie. Ja sobie przestawię. Przestawię, na spokojnie. Ja jestem już naprawdę gotowy na następny dzień. Ale tak, no. I tak. Jeśli no. Siostrzyczka znana jako siostra nie jest gotowa, to poczekamy. Cukier, no tak, jajko. Ty jesteś small istota żyjąca. No, wymiochaj do końca, a nie. No. Dobra. Możesz odebrać. A, odebrałeś. Już odebrałem. Najlepsze jest to, że teraz nieważne jak źle będzie, wszystkie grupy są w stanie siedzieć tutaj i no, nie marudzić. Naraz. Jajko. Dobra. Jestem ciekawa, okej? Okay? To jest for science. Jajko. Jajko sadzone. No jajko sadzone. Nie wiem, czy są gdzieś wymagane, czy to jest na przyszłość jakiś taki spoilerek, czy co? Pewnie ta. No pamiętajcie, że Playtap, mimo tego, że już wyszło w pełnej wersji od jakiegoś czasu, to nadal się mocno rozwija. Bardzo mocno, rzec można nawet. To jest akurat prawdziwa prawda. Wiecie, istnieje też coś takiego jak nieprawdziwa prawda. Czym jest nieprawdziwa ale niestety... prawda? Nieprawdziwa prawda to prawda, która nie jest prawdą. No de facto wtedy nie jest prawdą. Dlatego jest nieprawdziwa. Muszę jeszcze dorabiać, czy moje... nie? Nie, to już ostatnia grupa przychodzi, więc okay. No nie przejmuj się niczym. Chcę spalić dobra. Jajko. Pożar chcesz wywołać? Serio? Tak. Jej, o, węgiel. Mam kawałek węgla. Jajko. Widzę. O nie, pierwsza gwiazdka. Niebezpiecznie się robi. Jestem ciekawa przepisów. A dawaj ta. Co będzie? Nic. No. Babeczka albo pamięć fotograficzna. Zamówienia gości są ukryte, jeśli nie jesteś w ich pobliżu. Easy. Ej, patrz, to są jakieś rzeczy, trudność przepisu, czas jedzenia, wartość dania. Czy w końcu różne jedzenia są różną, mają różną wartość? Ja bym proponował babeczki, szczerze. No czekaj, bo mi to nie do końca chce ciało działać. Rzuć rzadkie ciasto, czyli tak samo. Dodaj mleka, przelej do foremki, okej, okay, dobra. Aromat bito przed podaniem. Okej. Okay. Czyli czekoladę, czyli maciowo w czekoladzie dopiero przed tym. Przed podaniem. A różni się to tylko tym, że po prostu będziesz mleko. A, nie, dobra. Foremka. Tak, ale dasz radę. Nie, po prostu nie do ciasta musisz dodać mleka. A jajka też? Dobra, bierz. Robisz najpierw zwykłe ciasto, takie jak do tej pory, a potem dajesz mleko. I tym się różni robienie babeczki, no. Zabierz to. Dziękuję. I w takim wypadku będziesz musiała chyba już u góry tam stawiać w takim wypadku te babeczki, placki, ciasteczka i tak dalej, bo szczerze mówiąc,
To inaczej sobie nie wyobrażam odbierania. Nic zrobić. No jasne, no niestety. Ale nadal, moim zdaniem lepiej na razie brać więcej tych ciast i zobaczyć, jakie są, niż iść tylko na takie rzeczy proste. Wiem, że to można zgubić wcześniej czy później, ale... No come on, to jest odcinek na YouTube'a. Odcinek na YouTube'a nie powinny być pójściem po łatwości, tylko sprawdzaniem jak największej ilości dziwnych rzeczy. Dokładnie. Czyli robię samo ciasto, a potem dodaję mylś. Tak. To gotowa? No, dałam gotowość. Oj, sorry. Proszę bardzo, A, dobra, nieważne. To zrób teraz babeczki, bo babeczki są zawsze takie same. Okej. Okay. Ja poczekam z odebraniem, aż już będą oba ciasta przygotowane. Jajko. Tak. I teraz miochu. Miochu, a potem mleko. I teraz cała butelka mleka. Oczywiście, no. To do formy. I do piekarnika. Dobra. I zaczynaj robić już drugie powoli, ale zobaczę, co chcą. Brownie. Chyba sobie tą czekoladę będę potrzebował też tutaj, żeby maczać ewentualnie. Dobra, to ja już roztopię. Wiesz, jak najbardziej chcą brownie. Wiesz, ja się w życiu odnajduję. Chyba, że to chodzi, że są po prostu czekoladowe. Tak, to... Okej, to chodzi o to, że po prostu chcą jakieś ciastko czekoladowe. O, wow. Czyli teraz decydujemy, czy podajemy im to proste, czy chcemy dać to trudniejsze. Przynajmniej w kawiarni. Tak, tak, tak. Jeszcze proponuję w ten sposób. Pojedynczo będę dawał te trudniejsze. Tak, tak, ale nie, ja pojedynczym bym proponował dawać te trudniejsze, a podwójnym to prostsze, bo na podwójnych ciężko zrobić dwie babeczki czekoladowe. Ale nie, dobra, dam radę. Okej, czy babeczki po prostu wymagają więcej pracy, ale są równie dobre co tamto. Podobnie mi się. Ale robię też brownie teraz. Tak, 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 tak. Ogólnie najpierw chyba robić w ten sposób, że mamy po prostu babeczki, ale też jedną tackę brownie na wszelkie wielkie, jakbyśmy nie zdążyli. Nie, nie, bardziej chodzi o to, że... po prostu robię tackę, jak zejdą. Nie, robisz po prostu babeczki, raz, a potem jedną tackę brownie na wszelki wielki, bo brownie się szybciej podaje. Dobra. Więc na kryzysowe sytuacje, po prostu, żeby było to brownie, kiedy ktoś chce... A dobra, jeszcze trzeba musisz dorobić. Proponuj brownie już, bo to będzie najłatwiejsze. Ale tak, po prostu... Próbujemy babeczki jak najczęściej, okej, dłużej jedzą, ale więcej zarabiamy za babeczki na pewno niż za to proste ciasto. Ciekawe, jak wygląda spalona czekolada. Nie wiem. Ale tak, podoba mi się. Szczerze, ten tryb kafejki jest fajny. Powiedziałbym, że można trochę lepszy niż taki... Też bym powiedziała, że lepszy. Masz. Proszę. Niestety skończyły nam się babeczki, więc musisz takie proste ciastko otrzymać. Chwalmy ciastka. Tak. No, palmy ciastka. To jest lepiej. I proszę, ile zarobiliśmy? 39. Nieźle. Zobaczmy, co mamy. Stół kolejny. 6 grup. 6 grup przychodzi, więc dobrym pomysłem może by było... Stanowisko obsługi. Podejdź do tego, no, tak żeby był opis, to zobaczymy, co to jest w ogóle. Jest opis. Ja nie widzę opisu. A, to ja tylko widzę. Proszę... będą tu czekać na wskazanie miejsca. A dobra, to nie, to nam nie jest potrzebne. W sensie, możemy to ustawić, żeby kolejka nie czekała na dworze. Ale na razie nie jest jak potrzebne. Chcesz. Ja bym wziął bierzemy kolejny stół, czy nie? W sensie, i tak grup mamy coraz więcej, więc... Ale na razie mamy 4, więc sobie byśmy poradzili chyba. 6 grup. Dobra, to wezmę jeszcze kolejny stół. Teraz tylko jeden, a będzie... Teraz tylko jedna będzie czekać. Biurko badawcze i tak dalej. No, fajnie się bawić w biurko badawcze, ale na razie wolę się skupić na stołach i innych takich rzeczach. Chyba, że podasz biurko, to możemy je postawić. Ale się brawo. Masz. Okej. Okay. Teraz będę mógł już zbadać.
Ale co ciekawe, patrz, my nie robimy jakiś researchu, jakiś zamówień bardziej skomplikowanych. Nie, my chemikalia na to my wylewamy. Badamy. Tak. Dobra, ja jestem gotowy. Jedna porcja brownie, jedna porcja babeczek. Od czego chcesz zacząć, tego zaczynaj. Ja poczekam z odbieraniem zamówień, aż będzie gotowe jedno i drugie na wszelki wielki. Babeczki robię najpierw, spokojnie. Okej. Jak babeczki będą piec, to zaczynaj robić już ciasto na brownie zapasowe. No już robię. Nie, tylko ci mówię po prostu, nawet gdybyś nie była gotowa. Już dokładam ci czekolady. Pamiętaj, że jedna czekolada to jest na jedną babeczkę, więc... Wiem. Okej, okay. Ja pierwszą babeczkę już wydam. Czemu nie? Drugą też mogę. Wcale nie roztapiamy czekolady w piekarniku. Nie, skądże znowu. Chociaż, dobra. Na razie... Okej. Okay. Ja już brałem, bo babeczki nam się kończą. W sensie to jest do kończenia tak naprawdę to brownie. Ewentualnie jeśli wolisz babeczki, to babeczki. Jeśli dajesz radę z babeczkami, to możemy na samych babeczkach lecieć. W sensie jak widać jakoś daje radę. To jest twoja decyzja po prostu co robisz. Dobra. Masz różne przepisy, po prostu rób, który uważasz. Okej. Okay. I tak chyba już jest... Nie, to nie jest ostatni. Jeszcze ktoś przyjdzie. Czemu dałaś surowe babeczki tutaj? Siostra. Miałam tam blachę. Okej. Okay. Ja już więcej nie trzeba, bo jak widzisz, to zamówienie na babeczkę. Dobra, to tylko czekoladę roztopię. Daliśmy radę znowu. A nie, jeszcze przychodzą? Brawo, ty lamo. Ale już przez 6 grup już było. Czy ja czegoś nie ogarniam? Oczekiwana ilość grup. No, oczekiwana to tyle, ile ma przyjść, więc proszę mi tutaj czekoladę roztopioną. A, tylko czekoladę roztopioną, ja już robiłam ciasto drugie. Nie, wszystko mamy, tylko roztopić czekoladę. Ciekawe, czy być można inne smaki robić. Zastanawiam się, czy tobie później nie dać tutaj czekolady, żebyś sam mógł sobie roztapiać. Możesz to postawić, tylko wtedy ja bym musiał czekoladę ci też podawać. Będziesz miał do nich daleko. Ale możesz tu postawić gdzieś kuchenkę i czekoladę. Patrz. Nieźle. Dalej nie ma nowych. Przerwę czas jedzenia i myślenia, szansę potem użyć materiałów, czas skróconego. Zwiększa cierpliwość zniszcza, gdy wolniej, gdy... Okej. Okay. Proponuję urzekająco. Tak jak zawsze. Nie, my nie idziemy urzekająco. Zazwyczaj nam się nie trafia, to nam się zazwyczaj diamenty trafiały. Wszystkiego najlepszego, serio, takie urodzinowe coś? Wiesz, to może to zakupić, postawić. Jest darmowe. A, to kup to. Zobaczmy, jakie dzisiaj mamy ozdoby. Roślinka. Kominek. Jak najtańsze znaleźć. To bardzo łatwo palny tanie. Dywanik. Rzutki też są tanie dosyć. Kominek jest 100, ale daje 2 domki. Nie stać nas na co. Ja to jedna się proponuję rzutki, bo są za 30. Balony jeszcze mam. Mam beczkę za 4. Lampa ścienna za 30. Okej, okay, to ją a też dostawiamy. To podnieś blat. Dobra, to daj. Się przepchać muszę. Okej. Okay. I proponowałbym, jak już mam taką sytuację, proponuję jeszcze jedną 30 albo 40 zostawić gdzieś po prostu w tym. W kabinetce, żeby już następnego dnia to mieć po prostu. Dobra. Dywanik mogę, on jest co prawda dosyć drogi. Ale no, a balony też są darmowe, czy jakie są? Tak, darmowe. Tak, to postawię gdzieś. Ale nie dają w ogóle atmosfery. Okej, okay, to ja dywanik schowam. Nie za 40, co prawda, ale... Dają. Fajne, byleby ci tylko nie przeszkadzały w robocie. No jak tak daleko je sobie okay dałam. Dobra, czekaj, to przestawiam czekoladę, czy nie?
nie, dam radę. Mam okej. Okay. Tylko tym razem mamy 8 grup, więc brownie będzie konieczne. Wydaje mi się, że bez brownie ciężko będzie naprawdę tym razem. Ale zacznę od muffin mimo wszystko. Okej. Okay. Jak uważasz? Żeby tego potem nie było płaczu, że nie wyrabiamy. Ja w to rzeczywiście potańczę. Tak, wiadomo, że to najlepsze tańczysz na parkiecie. Oczywiście. Dobra. Ups. Brawo! Brawo! Mamy 3 grupy, które czekają na żarcie. Dokończ brownie, bo już mamy więcej ludzi niż babeczek. Spanikowałam, okej? Okay? Tak, rozumiem, ale... Definitywnie brownie musisz szybko wstawić, a potem dopiero stawiać czekoladę dla muffin. A jak mówiłem, niedługo będzie taki okres, że... Ja wolę piekarnik, bo piekarnik nie bruci. To jest problem. Wiem. Ja nie mam z tym problemu, tylko ci po prostu mówię, że trzeba trochę szybciej pracować. Dobra. Już robię kolejne ciasto. No ja już niestety wydaję brownie i... Zaraz ich zabraknie. Przydałoby się szczota od kibla. Wiem. Dobra. Ostatnie jedno brownie No brownie nam się kończą już. Już niczego nie ma. Jak nie ma, jak dosłownie przed chwilą zrobiłam ci muffiny. Tak, ale chodzi o to, że brownie nie ma już w ogóle. Ale dobra, spokojnie, damy radę. A kto najbardziej potrzebuje? Wy potrzebujecie najbardziej, dobra. Dostajecie muffiny czekoladowe. I wy też macie szczęśliwy dzień. Nie, bo nie zauważyłam. Tak. Mam odostać muffin. Możesz nawet brownie zrobić, jeśli wolisz. No robię, bo nie wyrobiłabym z muffinami. Okej. Na spokojnie. Na pewno jeśli byśmy mieli więcej osób, to będzie trochę łatwiej to robić na przyszłość, jak się myśli. Że chcemy zmusić kilka osób. Nawet nie tyle, co zmusić. Szanowna moderatorka Helga sama powiedziała, że dla niej nie ma problemu z tym. Będę trzymał ją za słowo. Nawet jeśli ona teraz chce się wycofać. Nie ma że problem. Obiecała. Więc będę jej truł dupę o to. Nie, tak naprawdę to wiem, że może być nie najłatwiej teraz. W końcu no, jest rok szkolny, rok studencki, akademicki i w ogóle. Tak. Ale no. Można i truć dupę i tak o takie rzeczy. No. O nie, druga gwiazdka. Tam teraz poczniemy. Z nieporządkiem na co najmniej 10 Polak. Piękny achievement. Wow. Ciekawe. Już to musiałem mieć. Babeczki rzeczywiście więcej, ciastka mniej. Aromat do ciasta cytrynowy. Dodaj cynek aromat do ciastek albo strefa chlepania. Cytryny? Po co ma upuszczać jedzenie, skoro można nim rzucać? Cytryny, bo to zmniejszy nam też ludzi o jedną grupę. Więc teraz to będę potrzebował... Właśnie, ale cytryny chyba być łatwo, bo nie wiem, czy będzie się kroiło czy coś. Tak. Będzie się kroiło cytryny, czy w jakimś sensie? Cytrynkę się kroi. To może zrobimy tak. Cytryny ja będę ci dawał, jeśli są potrzebne. Dobra. W ten sposób ja będę mógł sobie kroić cytryny i od razu robić te cytrynowe muffinki. Łatwo. Okej. Okay. A teraz zgodnie z tym, co mówiliśmy też przy okazji, dywanik robimy. Żeby mieć już większą cierpliwość. Przez co będziemy nadążać z muffinami, bo będą mniej nam marudzić, że my już chcemy teraz. No ale czujesz, my to musimy na bieżąco robić, a w kawiarniach się nie robi na bieżąco.
Ja. Dobra, to tak czy inaczej. Póki ich nie ma, to ja kroję trochę cytryn. Widzę, że one się w chwilę robią. Tak, tak, bardzo szybko. Więc jak coś, to ja tutaj nakrałem cytryny. Te bliżej możesz zabierać. Te dalej są głównie na moje użytek. Dobra, ja robię muffiny, więc no. Tylko ci mówię, że tam cytryny może być miała trochę daleko, będziesz musiała po nie biegać, no ale nadal. Okej, okay. I jedna czekoladowa, jedna cytrynowa, okej. Okay. Proszę. Ale szczerze, gdyby nie dali tak dużo blatów, to byłaby masakra. Właśnie, oni chyba przemyśleli to już do końca. Zobaczymy, co teraz chce. Czekoladowe, oczywiście, już się robi. Pamiętaj, mam dosyć dużo cierpliwości, więc możemy na mafinach lecieć. Dobra, to ja już robię kolejną porcję maffin. Czekać na swoje. Okej, okay. Nie, tylko mówię, że możemy. Bo ich wskaźnik cierpliwości będzie... Zobacz, jak to wolno spada. Bardzo powolutku. Więc na spokojnie na razie możemy mafiny ogarniać. Oczywiście to takie zwykłe ciastka. Na mafiny kupić, jakby były dostępne. Nie wiem, czy będzie w sensie, można chyba kupić nową tackę, ale większej chyba nie będzie. No, właśnie chodzi o nową. Była, ale one kosztują 120, czegoś tak. No, ale będzie potrzebna, niestety. Tak, tak. Jak będziemy mieć pieniądze, to oczywiście. Proszę. Okej, okay, sama fina, to zobaczymy. Dwie cytrynowe, świetne. O, cytrynowe to akurat tak jakby moja specjalność, tak? Wasz kelner. Twoja, nie moja. Robi wam wspaniałe cytrynowe. Tutaj dwie czekoladowe. Ja muszę robić całe ciasto. Dobra, ale to ja kroję cytrynę. Już szykuję czekoladę. Dużo czekolady. To weź. Możesz ją wylewać tam na mafiny. No, teraz tego nie mogę wziąć. Czy ty mi włożyłeś tacy do piekarnika? Bo nie mógłbym podnieść czekolady. Wiesz, z kim by fajnie się grało w playtapa? Z pewnymi dwoma osobami. Chyba wiem, o kogo chodzi. Pewnie wiem, o kogo chodzi. Wiesz, to są... ale tak. Tak, tak. No, to by było ciekawe. Zanim coś, to potrzebuję jeszcze jednej czekolady. Mafiny też robię. Tak, to też ważne, bo nie było. I to już chyba. Ale gdzieś mamy klientów. Tak? Zabraknie jednego mafina. Dobra, brownie dorobię, trudno. Okej, okay, tylko nie wiadomo, czy to będzie brownie. Może będą chcieć... Dobra, to robię mafiny. No, chcą cytrynę. Nie, w sensie... Może zrobić brownie. Po prostu, jeśli ktoś będzie chciał czekoladę, to damy mu brownie. Jeśli będzie chciał cytrynę, to damy mu mafina. No, już za późno. Dodam mleka. Okej, okay, to zrób mafinę. Z butelką. Oczywiście, z butelką najsmaczniejsza. Proszę, babeczka z cytryną. Oczywiście cała cytryna, nie jakiś lukier cytrynowy, co to, co nie. Chcielibyście. Nie ma takich luksusów. Cieszę się, że w ogóle mam te mafiny. Dokładnie. Mogliście dostać placki ciastowe. Z dodatkiem czekolady niepokrojonej. A w pół roztopionej. Dokładnie. Masz. Widzisz, jaka jak hojna. Dałam ci pod nos. Tak, jej, udało się, przeżyliśmy. Udało się. I swoją drogą, można byłoby nawet powiedzieć, że na ten moment kończymy odcinka. Muszę strzelić parę minut. Siostra, czym pauzujesz? Ale nie kończymy. Okej, okay, nie kończymy. To nie w naszym stylu, żeby skończyć. Tak wcześnie. I okej. Okay. Piekarnik. Ukryty potem. Okej. Okay. No, bo chodzi o to, że nie ma dokładnie pokazane, ile jeszcze trzeba czekać. Blat. Nope. Stół. Piekarnik, jak chcesz, kuchenka. Jeśli chcesz dwa piekarniki mieć, to możemy... Piekarnik. To kup. Kup, mamy 101 kasy, okay. To nie jest aż taki problem. Jak za to możesz wywalić kuchenkę. Okej. Okay. No, to idzie na śmietnik. No to idzie na śmietnik. No co? Ja nie potrzebuję kuchenki. Ale tak, dobra. No to następny dzień.
Ostatni. Powodzenia z edycją. Jak powodzenia z edycją? Przecież nie będzie trudne. Wiesz, no, takie rzeczy siostry robiłem. To jest... kocha. A to wiemy, niestety. Ale tak, to jest ostatni dzień przed dniem, który będzie nam dawał trzecią gwiazdkę, co tym będzie trzecie piekło. Trzecie piekło. No. Ale my się dogadujemy, super. Jak zawsze. Okej. Okay. Skoro mamy już mafiny, to nie zaraz pytaj. Zobaczymy, co tam chcą. Dobra, czekolada. Dużo czekolady. To już wylewam czekoladę. A cytryna jest coś... Nikt nie chce cytryny. Co za ćwinki balbinki. Ups. Wiesz co, siostra, chyba proponowałbym, żeby jednak to był zwykły blat, a nie blat z foremką na ciasta. Bo to, że tu formy są, to trochę blokuje. Dobra, to podmienię. To ja posprzątam i poczekam na ostatnią czekoladę. Nie żeby coś, ale muszę zacząć zrobić kolejne ciasto. Jasne, jasne, tylko... Więc robię brownie, bardzo mi przykro. Okej, cytrynowe czy zwykłe? Zwykłe. Okej, to na wszelki wielki cytrynowe czy też... Bo nie wiem, czy mogę cytrynowe brownie zrobić. Tak, jesteś w stanie. Więc teraz zrób porcję brownie cytrynowego, jak te już będą gotowe. No to jak brownie cytrynowe. Wiadomo, to są ciastka, nie brownie, ale... Tak, ale takie wygląda takie jak tyci brownie, moim zdaniem. Mhm, dobra. Ważna rzecz, ja tutaj już je wyciągam, więc możesz już brać od razu... formę na te podstawowe ciastka. Chcesz? Czekoladowe, dobra. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać brownie cytrynowe. Nie wiem, może być ładniejsze od tego czekoladowego. To czekoladowe wygląda no naprawdę nieciekawie. Dziwię się, że oni ale to jedzą. Ej, to wygląda ładnie. Jak banan. Tak, trochę. Co? Okej, okay, jedno czekoladowe, już nie mamy. I to robię mafinę. Kolejne czekoladowe. Możesz, możesz, spokojnie. Dobra. I to zabieram na bok, żeby ci nie przeszkadzało. Jeszcze czekoladę. Ja już ją sobie zabiorę. Świeżo z piekarnika. Dobrze. W ogóle przydałaby się tacka, bo za szczosem od kibla. Mhm. Tacka jest fajna. Lubię tackę. To by nie lubił. Pozwala z... Na pewno by się ktoś znalazł. Ale dla mnie jest świetna, pozwala dwie rzeczy naraz nosić, więc do stolika idealnie można przynieść komplet zamówienia. Mhm. I proszę, babeczki 30, ciastka 18. Co pokazuje wprost, że ciastka są trochę mniej warte, ale... Trochę bardziej i tak nam dobrze warte idzie. Mop? I blat. Zostawmy dokumenty. Jak to działa? Nie wiem. Stół jadalny. Dostawiamy stół kolejny, bo mamy już dużo grup. Dobra. Czy nie? Na pewno kupię mopa. Ale to nie stół chyba odkidla. Też trzeba. Wiem, ale no niestety muszę go kupić. Tak twoją szczotę zdradzać. Nie chcę tego, ale to niestety muszę. Niestety muszę. To jest smutne, ale no... Innego wyjścia nie ma. Muszę mieć coś, co będzie mi sprzątało te bajzle, które oni produkują. Ale nie robią aż takiego bałaganu. Ej, zdarza się naprawdę duży czasami. Fajny odgłos to wydaje. Właśnie słyszę te odgłosy. Które mnie doprowadzają do szału. Czemu? Tu tu ru tu. Tu 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 ru tu. Tu tu ru tu tu ru tu. A ja ten, ja naszykuję trochę cytryny.
Póki klienci się zbierają. Póki klienci czekają, jeszcze grzecznie. Podkreślając słowo jeszcze. Mam ci robić ciastka, czy zrobić drugą porcję muffin? Możesz drugą porcję, to po prostu cytrynuję wszystkie. Dobra. Dobra, jest chyba dobrze. Jest super, moim zdaniem. Okej, jeszcze zacznę zbierać zamówienia tych mniej cierpliwych. Brawo, czyli głównie czekoladowa. Na krzyż. Jestem z ciebie dumna. Okej. Okay. Wait, a ciastek się nie robi też z mlekiem przypadkiem? Albo masłem? Nie w tym świecie. Uff. Niestety większość preferuje chyba czekoladowe rzeczy. Dobra, ale ja już szykuję ciasteczka. Tak, ale chodzi, że potrzebuję jednej muffinki czekoladowej. Czyli czekoladę musisz mi dać. Poczekaj, bo zlamiłam. Tak, wiem, widzę przecież. Oj, hałas się dzieje. No panikuję, okej? Mhm. Dobra. Jest no, źle, nawet bardzo. No podnieś tą mafinę! Przegramy. Już widać. No, zabrałaś mi ciastka! To może doprowadzić do naszej przegranej. Nie doprowadziło. Okej, udało się. Na skraju się udało. Przydałby się gracz numer 3, nie powiem. Zdecydowanie. Cytryna. I nawet i numer cytryna. 4. Okej. Teraz jest trochę lepiej, bo cytryny. A cytryny szybko mogę ogarnąć. Dobrze, że nie mamy ciastek, ani muffinek. Piekę. Ciastka mamy, ale czekoladowe. Potrzebujemy cytrynowe coś, więc chyba muffinki będzie lepiej. No już gotowe. Okej. No co, okej? Nie, co, że udało się przeżyć dzień. To jest okej. Problem jest taki, że ze szczotą do kibla można chodzić ciągle, a z mopem nie. Ale musiałam wziąć mopa i tak. Te bałagany czasami są po prostu naprawdę takie wymykające się spod kontroli i niestety stało się. Jestem rating inserated. Jestem z nas dumna, tak. O ja nie, bo zaraz będzie masakra. Ja wiem, że teraz przegramy, ale i bądźmy dumni. Kultura napiwków, goście płacą według cierpliwości, jaka im pozostała. O nie. Z kaserów. Dodaję z kaserów jako deser i jedną deskę muszę dzielić z trzech gości. Trochę wszystkiego. Okej, deski serw pamiętam jak się robi, to ja mogę je robić ogólnie. O wiele lepiej chyba. Ser. Te. Dobra. Ja deski serów mogę robić, tylko... to będzie wymagało ode mnie kilku blatów. Masz blaty. Tak. Tylko chodzi o to, że w związku z tym też będę musiał tutaj trochę pozmieniać układ. Ale to pewnie w następnym odcinku dopiero się zobaczą, jak przegramy. Chyba, że chcesz kontynuować. No, najlepiej byłoby w następnym. Ale bo w ostateczności możemy spróbować jeszcze w tym. Chociaż, dobra, mam 44 minuty, więc... No to by było na tyle, to chyba. Drugie mleko. Jak tak... Drugie mleko? Jak drugie mleko? No normalnie, szafę z mlekiem mi chcieli opchnąć. A, okej. Dobra. To w sumie tak, na tym chyba będziemy kończyć odcinek.
I cóż, ja pomyślę jeszcze, jak to ustawić wszystko tutaj. Ja tak samo u siebie pomyślę. Bo robi się trochę niebezpiecznie. A co za tym idzie, no... Mlem. Jak to wyjdzie, tak wyjdzie. I dobra. Jak mówię, na tym kończymy, więc trzymajcie się i hej, hej. Bajo, jajo.